Łukasz, co myślisz o tym, co właśnie przed chwilą zobaczyłeś tam na dole w piwnicy? Hagiwagi po pierwsze mnie porwał, potem stworzył jakąś zabawkę na moje podobieństwo, czego się w ogóle nie spodziewałem wcześniej. To jest chore, bo nie mieliśmy wcześniej takiej sytuacji. Powinniśmy coś z tym zrobić teraz. No właśnie, on chce chyba zamienić wszystkich ludzi w zabawki, więc mamy dwie opcje. Jedna to jest zostać tutaj, śledzić go, bo na pewno gdzieś tutaj jest. Ja po prostu to wiem. A druga to odjechać naszym samochodem, którym przyjechaliśmy i mieć nadzieję, że Hagiwagi, nie wiem, przestanie robić to, co ma w zamiarach. Ale spadł deszcz, my musimy naprawdę też chodzić do środka, będziemy cali przemoczeni i jeszcze się rozchorujemy. Nie może być gorszego scenariusza niż to. Dobra, chodźmy i zobaczmy, czy nie pojawił się w środku. Musimy przemyśleć teraz, gdzie w ogóle może być Hagiwagi. Wydaje mi się, że on gdziekolwiek może wyskoczyć. Tu jest tak ponuro dzisiaj. Wiesz, jest taka atmosfera. No to prawda. Jest tylko jeden sposób, żebyśmy go jak najszybciej byli w stanie zauważyć. A właściwie to jedno miejsce. Dach ruin. Stamtąd widać całą okolicę, więc musimy tam wejść i się po prostu rozejrzeć. Chodźmy. Mordo, w piwnicy jest twój klon. Nie schodźmy tam, on się może obudzić. Co jeżeli on tutaj czeka na nas gdzieś? Ej, oby nie czekał. Dobra, chodźmy jeszcze wyżej. Jest kilka miejsc, w których teoretycznie może chować się w tym momencie Hagi. Czekajcie, co? Tam bardzo daleko. Ej, skupcie się, tam jest światło. Tak, też to widzę. W środku lasku są dwa światełka małe. Widzisz tam to? O kurde, czekaj. Tam, widzisz? Widzisz to zipek? Nie. Tam gdzie Łukasz lata... Ciężko kamerą to uchwycić, ale wiesz, mam na słowo, że tam, w środku lasu coś się świeci. No. Ej, zobacz, czy na dachu go nie ma na przykład, bo on może się tutaj chować. Tutaj? Nie, poczekaj, bo tu były te kable wszystkie. Tutaj pierwszy raz go spotkałem. Nie, pusto. To jest jedyna dziwna rzecz, ale to może mogą być oczy sarny czy coś w tym rodzaju. Aha. Chociaż wygląda, że cały czas się świeci bez latarki nawet. Tak, to jest bardzo cały dziwne. Cały czas. Dobra. A zobaczmy tutaj. Może chodzi gdzieś po placu albo coś takiego. Ej, i co? Widzicie go może? Nie, tam jest tylko samochód, ale nic się nie stało. Po lewej pole. Ej, pusto zupełnie, ale ja się nie dziwię, dlatego że jest deszcz, czyli on musi być w budynku, Ernest. Nikt nie wytrzyma, tak. Stary, niekoniecznie, przecież to jest zabawka, on nic nie czuje. Właśnie jest zabawka, jak będzie mokry, będzie mu ciężko chodzić, bo cały napuchnie, on do środka mu naleci woda. On nie może. A pamiętasz, gdzie ostatnio widzieliśmy dziwne rzeczy na ruinach? Na środku tego wielkiego pola. Zobaczmy jeszcze tam. Co jeżeli oni są rozstawieni w kilku miejscach i nie jest wcale jeden? Jeżeli potrafi sklonować mnie, to kogo jeszcze potrafi sklonować? Miejmy nadzieję, że ty byłeś pierwszy, Łukasz. Dobra, poświeć latarką wszędzie. Tutaj są te mury na dole. Tam jest jakiś... Dobra, skarb. Tutaj go nie ma. Tam w lesie nic już nie widać zupełnie. Okay. Ej, nic nie widać przez drzewa. Ej, czekaj, kurde! Co to jest? Ej, kucnijcie, kucnijcie szybko. Ej, to jest chyba on! To jest chyba on! Idzie w stronę tego pola! Czekał na nas i patrzył! Stary, idzie w stronę tego pola! Musimy wejść na środek pola. Tak, chodźmy, zobaczmy. Dobra, widzieliśmy go tutaj. Daleko nie mógł odejść. Chodźmy. Może zostawił jakiś ślad po drodze. Tutaj. Stary, ale wiesz co? Najlepiej to teraz bądźmy dużo ciszej, dlatego że powinniśmy go śledzić i poznać jego prawdziwe zamiary, bo jeżeli nie będzie wiedział, że jesteśmy blisko, to wtedy po prostu będzie robił to, co robi normalnie. Ale strasznie wygląda ta. Zobacz, za siebie, zobaczcie. Myślałem, że ktoś stoi w oknie. No. Dobra, ej, musimy się spinać, bo naprawdę. I patrz, tutaj są jakieś potargane kawałki złotej folii. Co jeżeli jest gdzieś tutaj po lewej, a my tak wchodzimy w jego zasadzkę? Jeżeli wykopał dół jakikolwiek. No niby tak, ale widzieliśmy, że idzie w tę stronę. I przeszedł tędy. Czy tutaj są jakieś ślady? Ej, zobacz, tutaj wszędzie jest wydeptana ścieżka i ślady jakichś stóp. To jest ewidentnie ślad. No to nie jest mój but, ja mam płaską podeszwę zupełnie. No właśnie, czyli musiał iść tędy. Czy tutaj jest coś wydeptane? Ej, zobaczcie na to! Zobaczcie na to, tutaj jest ścieżka. Ewidentnie. On musiał tamtędy iść. O, on coś tam... Ty widzisz to? Tak. Co on... Kuca? Robi przesiady czy coś zbiera? On coś tam zbiera i macha bardzo na wszystkie strony. Co on tam może zbierać? Ale nas nie słyszy akurat teraz, więc chyba nie jest tak źle. Tak. Teraz spróbujemy do niego się zbliżyć jak najbardziej i zobaczyć, co on tam robi na środku tego pola. Cicho, on jest już bardzo blisko. Chowamy się w trawie i patrzmy, co on robi. On ucieka. Widzicie to? Idzie gdzieś do lasu. Poszedł. Gdzieś poszedł. Tylko co on może teraz robić w ogóle? Zniknął. Tak, kompletnie go nie widać. Zobaczmy, co on tam robi, bo było widać, że on coś tam zbierał, czy coś. Coś tu leży. Ej, Łukasz. No? Ale czy to nie jest jakaś pułapka od Hagiego? Może być. Ej, w ogóle chłopaki.
znów przestał padać. No stary, przez chwilę się ukrywaliśmy w tych krzakach, w sumie zanim odszedł. Ej Ernest, ale jeżeli podejdziemy i tam będzie dół wykopany i nas zamieni wtedy w zabawki, to jest za proste, że to tak leży. Ale zobacz, tam są te przytulanki po raz kolejny. No właśnie, nie bądźmy naiwni po raz drugi. Pytanie brzmi w ogóle, co jest swoim klonem teraz? Może jest w środku, w budynku. Ale nic nie widać, dobra. Nic nie zobaczymy stąd. Podejdźmy bliżej. Dobrze, że przynajmniej się rozebrałeś, żebyś się z nim nie mylił. Tak. Tylko pytanie brzmi, czy on też wtedy zmienia swój wygląd? Uważaj, nie podchodź tak blisko. Ej, co to jest? On tutaj... Patrzcie na to! On tutaj zbierał jakieś grzyby! Ej. Tu są z ziemi normalnie, a te są jakieś świeże. Czyli on tu przychodzi, nie wiem po co, nie wiem po co on to w ogóle może robić i po co zostawi tutaj te przytulanki. Jedno jest pewne, te przytulanki robią coś tobą zabawkowym, że jak spojrzy na nie, to wtedy się jakoś przemienia. Ej, ale kto je pieczarki? Sarny i ja lisy. Nie wiem, co to może działać. Co? On myśli, że jego pan patrzy mu w oczy i go hipnotyzuje. Czeka na rozkaz. Aha. Dobra, możliwe. Zostawmy to tutaj. I czekajcie, musimy teraz prześledzić właściwie, gdzie jest Hagi. On poszedł gdzieś w tamtą stronę, nie? W tym lesie. Dobra, musimy wejść tam, gdzie on i znowu go znaleźć. Musimy rozgryźć jego cały plan. Udało nam się go wytropić. Idzie tam. Patrzcie w ogóle, jaki to jest straszny las. Tutaj jest po prostu tak okropnie, że to jest aż niemożliwe. Łukasz, weź może tak na niego nie świeć. Czekaj, czy on nas w ogóle widzi? Dobra, chodźmy za nim, ale bezszelestnie. Patrz, bo tu są kolce wszędzie. Tylko cicho. Nie może nas zobaczyć, bo wtedy jest wszystko przegrane. Ej, on coś podniósł przed chwilą. Co podniósł? Nie wiem, chodź bliżej, szybko. Kupimy go. Ej, co on robi? Czekaj, jesteś chyba za blisko trochę. Nie, poczekaj. O kurde! Dobra, co robimy w takim razie? Okej, on już poszedł trochę dalej, ale nie możemy go, wiesz, zgubić no, teraz. Patrz, teraz go gubię. Zobacz. Chodź szybko. Dobra, dobra. Idziemy. Chodźcie. Ej, szybko. Ej, widzicie, że tam się lekko coś jakby świeci? Co to może być? A Hagi jest blisko tego, zbliża się cały czas tam. On tam poszedł z zabawkami, więc może je złoży tam. Ile on ma tych zabawek w ogóle? Patrzy, czy my go nie śledzimy po prostu. Ale idzie coraz dalej. On czegoś zaczyna podejrzewać. Ale zgubiliśmy go, w sensie... Tak, widać go znowu musimy iść. Co on trzyma w ręce? Jakieś rury, w ogóle zobacz. Co? Tam jest człowiek jakiś. Czekaj, on kogoś podpiął. Co? Ej, on nie widzi tego światła w ogóle. Jest tyłem. Ej, podpina. Tak. To jest chyba właśnie przemiana. On kogoś właśnie przemienia w zabawkę. Ernest, czy pomagamy tej osobie teraz, czy czekamy? Musimy poczekać, aż Haki odejdzie. Zobacz, ale podpina będzie... rurę. Ja pierdolę. Ernest, on go prawie już podpiął. Tak. Albo nie, teraz idziemy, on już jest całkiem podpięty. Nie, nie możemy tam iść, bo nas złapie. Było blisko. Dobra, zobaczmy, o co w tym chodzi w ogóle. O kurde, to jest chyba najstraszniejsze, co kiedykolwiek widziałem. To jest prawdziwy człowiek? Nie wiem, ale jest cały popodpinany jakimiś rurami. Halo! To jest kolejna zabawka, tylko czyja to jest kopia? Dobra, zdejmijmy z niego to, bo to go przemienia. Wyjmijmy te rury. Poczekaj, patrz, ma coś na stopach niebieskiego, tak. Jakieś fiolki. Tutaj jest wszystko porozlewane. Tutaj jest to lekko zielone, tutaj jakaś niebieska fiolka. Łukasz! Ręka mu odpadła, Ernest! To jest to, o czym mówiłeś, że wszędzie były kable i podpięty jakiś człowiek, tak, w tamtym małym domu. On to przeniósł tutaj, bo widział, że to strzeliłeś. Ale to nie jest normalna osoba, czyli prawdopodobnie może gdzieś stać i patrzeć, co nie, on robi. To musi być czyjś klon, albo to po prostu jest stelaż jakiejś nowej osoby, która będzie przemieniona w swojego klona. Zobaczymy jego twarz. O kurde! Ej. A co jeżeli to jest prawdziwa osoba w fazie z hibernacji, takiej, że ona zastygła cała i dopiero potem? Nie mam pojęcia. Jeśli to jest klon, to na pewno ta osoba już nie żyje. Czemu? Przecież Łukasz żył. Bo ma X-y na oczach. O kurde, tak. Może on jest podmieniony? Nie mam pojęcia. Ej, o nie! Słyszeliście to?
Szybko, uciekamy, uciekamy, chłopaki! Dobra, znowu jesteśmy w tym samym miejscu. Nie wiem, co się tam ruszało, ale pewnie to był Hagi i usłyszał, że zaczęliśmy po prostu ruszać jego zabawkę. Pytanie brzmi, co robimy teraz? Ej, czekajcie! Kto tam stoi? Łukasz, zobacz! To jest Hagi, czyli w krzakach to było co innego. Tylko on nie jest sam. Faktycznie, z kim on idzie? To jakaś duża, dużo większa postać od niego jest. O nie, chyba podejrzewam, kto to jest. O nie! Tak, on włączył! To jest gruba wersja mnie! Łukasz, ty tak normalnie wyglądasz, on włączył znowu ciebie! Serio tak wyglądam na żywo? Tak, on jest identyczny, zobacz, nawet z nią płaszcz taki, ty miał rację. I dobra, cicho, idę w naszą stronę. Dobra, dawaj, Łukasz, Łukasz, chodź! Oni nas szukają, dobra. Schowajmy się gdzieś tutaj. Teraz to jest pewne, Hagi razem z twoim klonem będą nas szukać, więc musimy w jakiś sposób po prostu się wydostać albo się przed nimi schować. Ja proponuję się schować, serio. To co widziałem nie jest normalne.